No cześć, dzisiaj trochę o rybach, jakie mi pozostały w akwarium. No ryb za dużo tam nie ma aktualnie. Ma 7 rododmusów, czy rododmusów. Nigdy nie pamiętam, jak się ta ryba nazywa. Nie potrafię tego wypowiadać nawet. I jeden zbrojnik niebieski, samica, która jest ze mną od początku posiadania akwarium 112 litrów, jakieś 6,5 roku, prawie 7 lat. Mam jednego danio pręgowanego, niebieskiego. Przez pewien okres były u mnie kolorowe danio. Jest to akurat egzemplarz ryby, który uchował się u mnie. U mnie się te ryby rozmnożyły. No i to jest ostatni z rodziny, który u mnie żyje. Są również razbory klinowe oraz sprzedane razbory Epsej, które mi sprzedano w sklepie jako razbory klinowe. Gdy patrzyłem właśnie, gdy byłem w zoologicznym sklepie, znalazłem właśnie karteczkę, że promocja jest na razbory klinowe. No śmieszne pieniądze w tym momencie kosztowały. To było chyba przed jakimś większą dostawą, czy im to nie schodziło. Mniejsza z tym. No patrząc na ryby, byłem pewny, że to nie są razbory klinowe, tylko epsejki. Są bardziej smukłe. No i trochę dla mnie lepiej wyglądają. Lepiej się prezentują. No ale stwierdziłem, że mam trochę klinowych. Oni akurat sprzedawali to jako klinowe. Taniej. Wcześniej epsejki sprzedawali o 1/3 drożej niż klinowe. Więc stwierdziłem, że se kupię. Dokupiłem. Byłem ciekaw, jak się będą zachowywać w akwariumie. Okazało się, że całe dwa rodzaje i klinowe i epsejki pływają razem. Stworzyły jedno stado. No, aktualnie mam ich 7. Do tego po dnie przemieszczają się pandy. Były jeszcze krewetki, ale przez to, że przez jakiś czas równie w akwarium trzymałem bojowniki. Szczerze mówiąc, wziąłem je między innymi też dlatego, żeby właśnie populację krewetek utrzymać na pewnym poziomie, bo zaczęły mi dominować w akwarium na dnie. No to trochę mnie zdziesiątkowały, gdy wyprowadziły się ode mnie. Młode poszły w świat, reszta też. To się okazało, że liczba krewetek nadal spada, mimo tego, że inne ryby ich nie ganiały, nie interesowały się nimi. Zapewne liczba samców spadła do takiej liczby, że no już nie było nowych samic. Może gdzieś tam jakieś pojedyncze sztuki są. 2-3 miesiące temu widziałem pojedynczą krewetkę, więc nie mówię, że ich nie ma. Podejrzewam, że ich nie ma. W nowym akwarium na pewno znajdą się krewetki. Nie chodzi mi o jakieś tam red cherry, ani jakieś super hiper, tylko takie zwykłe, najzwyklejsze kundle. Chcę po prostu, żeby jakieś życie było na dnie, poza ślimakami, które mam. Zwykłe helenki, które mi tam sprzątają dno i trzymają w ryzach właśnie dolną powierzchnię akwarium. W nowym akwariumie na pewno zostaną te ryby, które są w większych ilościach. Oraz planuję dokupienie jakiejś mniejszej ryby ławicowej, która będzie w większej liczbie. Tutaj postaram się dojść do
10-15 sztuk, a tam chcę te małe mieć w okolicach 20, żeby było dużo i fajnie. Dzięki za oglądanie. Na razie, hej.